dzisiaj. Liczymy na to, że zawsze będziemy mogli po prostu się spodziewać pomocy ze strony Pana. Jeżeli się mylę, to będziemy prosimy o to jako Radę. Jeszcze raz, proszę Państwa, z bólem, ale prosimy o przegłosowanie tego projektu uchwały. To jest za tym, aby przyjąć do realizacji. I tu Cię mamy, się nie spodziewamy. Co nie robimy? No dobrze, drodzy Państwo. Proszę o znak. Panie mecenasie, prosimy o opinię. To ja podniosę pierwszy w takim razie. Odwołanie ze stanowiska osobie z dniem, Panie Wójcie. 31 maja 2015 roku. 31.05.2015 roku, więc mamy trochę nadziei na tej współpracy jeszcze. Myśmy nie słyszeli, co się wciąż powiedział tak. No więc się to cały czas zastanawiamy. Panie skarbnicy, czy chce Pan coś może powiedzieć? Stanę. Proszę Państwa, było bardzo miło wrócić do Państwa z prawie pana pół roku, ale będę sympatycznie będę wspominał ten okres, pomimo tego, że faktycznie okres wytężonej pracy. No i przejmie proszę o zagłosowanie na tak. Więc teraz jeszcze nie mamy wątpliwości, no bardzo proszę, kto z Państwa jest za to, aby ten projekt uchwały przyjąć do realizacji. Dziękujemy serdecznie. Kto jest przeciwny, nie będzie wstrzymał również. Jedna osoba się wstrzymała, tak? Czy przeciwny? Wstrzymała. W związku z czym większość głosów przyjęliśmy uchwałę do organizacji. Jest to uchwała 7/83/2016. I proszę Państwa, mamy to przyjemność, że w punkcie 16 projektu jest sprawy powołania skarbnika gminy Dopiewo. Celowo nie starałem się wymieniać tutaj pani, mówić kim jest pani. Zrobi to na pewno w sposób wyjątkowo serdeczny pan wójt, do czego zachęcam. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, sami Państwo wiecie, jak trudno jest znaleźć dobrego skarbnika. My tutaj prowadziliśmy rekrutację bodajże trzykrotnie. W wyniku przeprowadzonego naboru najbardziej merytoryczna okazała się tutaj obecna pani Małgorzata Mazurek. Pani Małgorzata Mazurek nadal pracuje w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Mam nadzieję, że zaraz parę słów o sobie powie. Stąd chciałbym powołać panią Małgorzatę z dniem 1 czerwca na stanowisko skarbnika gminy Dopiewo. Myślę, że przekażę mikrofon pani Małgorzacie, żeby kilka słów o sobie powiedziała. Nie, nazywam się Małgorzata Mazurek. Mieszkam w Kamieńcu. To jest gmina Kamieniec, powiat grudziski. Ukończyłam studia ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 2001 roku. W 2003 roku ukończyłam studia podyplomowe z zakresu rachunkowości na tej samej uczelni. W 2004 roku uzyskałam certyfikat do samodzielnego usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeśli chodzi o moją pracę zawodową, to rozpoczęłam ją w Urzędzie Gminy w Kamieńcu w 1997 roku. Tam pracowałam przez pół roku. Następnie z dniem 1 sierpnia rozpoczęłam pracę w Zakładzie Komunalnym w Kamieńcu też, jako pomoc księgowa i pracownik do spraw kadr. Tam pracowałam przez do 31 grudnia 2000 roku. Z dniem 1 stycznia 2001 roku rozpoczęłam pracę w Urzędzie Gminy jako inspektor w Referacie Finansów. Tam pracowałam do 28 lutego 2003 roku. Z dniem 1 marca
2003 roku rozpoczęłam pracę w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej. I zajmuję się tam kontrolą, prowadzę czynności kontrolne w jednostkach samorządu terytorialnego do dnia dzisiejszego. Znaczy nadal, tak? Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Od pierwszego dnia jest to między nami kontrolowanami. Także rolę się zmieniły. Dziękuję i proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za tym, aby Panią Małgorzatę Mazurek powołać do skarbnika Rady Gminy dopiero z dnia 1 czerwca 2019 roku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Również nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Szanowna Pani Skarżnik, bo tak już możemy się zgodzić, została Pani informowana prawie od pierwszego, ale dzisiaj już tak chcemy się wracać. Liczymy na to, że ta współpraca będzie przebiegała w sposób należyty, że będziemy mogli jeden raz tutaj dyskutując, to tak czy inaczej wychodzić Pani naprzeciw. Tak było dotąd. Myślę, że tak zostanie do końca. Życzę przyjemnej, miłej i serdecznej takiej pracy.